Witam serdecznie Was wszystkich, kochani bracia i siostry, w duchu uniwersalnym, kosmicznym, Chrystusowym, bo tak nasz brat na Ziemi był nazywany, Chrystus albo Christos. Witam Was, cieszę się, że znowu spotykamy się wirtualnie, bo w rzeczywistości i tak jesteśmy jednym. Jednym polem, jednym duchem, ja jestem duchem, ja jestem światłem, takim duchem jesteśmy, cząsteczkami tego ducha. I dobre wieści są też takie, które pochodzą sprzed kilku tysięcy ziemskich lat czy to będzie dwa tysiące, dwa i pół, trzy tysiące lat nie jest istotne, bo to są ziemskie lata, ziemskiego rachunku czasu. Czas i przestrzeń w duchu nie istnieją. Wszystko dzieje się w wiecznej, świętej teraźniejszości. Teraz, tutaj, w nas, dzieje się to, co jest rzeczywiste. Jesteśmy dziećmi bardzo starych cywilizacji. Słowo starych jest ludzkie. Wybaczmy to sobie, ale cywilizacje stare znaczy doświadczone. Niektórzy. Z naszych braci i sióstr brali udział w tak zwanym procesie upadku. Szybko połapali się o co chodzi, że zostali skuszeni w niewłaściwym kierunku i zaczęli wracać z powrotem do domu zaraz na początku upadku. Gdy tylko zobaczyli, że coś nie gra z miłosierdziem, że coś się w nich zgęszcza, że coś się dzieje, co nie powinno się dziać, co jest im nieznane. Natychmiast wycofali się z powrotem do domu, do siebie, do utraconego stanu świadomości. Niektórzy połapali się, gdy szóste centrum świadomości dało osoby znać, bo powstało i natychmiast trzeba było Wracać z powrotem do domu. Niektórzy z nas obsunęli się aż na plan porządku, tam gdzie dziś jest pierwsza czakra, tam gdzie w ciele jest kości ogonowa, a nawet troszkę poniżej. I tak dostaliśmy się na plan materii, na plan porządku, boskiego porządku, tu można się uczyć boskiego porządku. I pewne stare cywilizacje, używam ludzkich pojęć tu, postanowiły pomóc tym, którzy zaczęli przeprowadzać na sobie pewien bardzo niebezpieczny eksperyment, polegający na wczuciu się w sytuację, jaka powstanie w chwili, gdy będziemy lekceważyć i ignorować boskie prawo którym sami jesteśmy. I pewna cywilizacja postanowiła pomóc, i na ochotnika, tym razem to był prawdziwy ochotnik, zgłosił się pewien serafin, który po wcieleniu się na plan materii nazywał się. Miriam, ponieważ przyszedł na ten świat w żeńskim ciele. A skoro przyszedł na ten świat i przyszedł przez łono kobiety, ta ziemska kobieta, w tym ciele tej ziemskiej kobiety, żył ochotnik, który przyszedł być matką ziemską tego ochotnika, ten, który był nasieniem, dawcą nasienia. I jej ziemskim ojcem, był cherubin. Te pojęcia, jak sarafin i cherubin, pochodzą z języka hebrajskiego, saraf, czyli promienisty, i Hereb, czyli ten, który ma miłosierdzie. Zeszli na ziemię, zeszli w ludzkie ciała i odegrali rolę ojca i matki tego cherubina, który w ciele został nazwany Miriam, dziś znamy to jako Maria, Maryja, w zależności, od, w zależności od kraju, w którym mówimy o tym i w zależności od tradycji. Ten cherubin zszedł z misją na ziemię i ja odegram rolę matki, zbawiciela upadłych istot. Na Zbawiciela zgłosił się Herubin, zwany pierworodnym, a to dlatego, ponieważ nie urodził się jako duch z łona kobiecego, lecz był żywą projekcją na wzór i podobieństwo Stwórcy, który był duchem. Na ziemi nazywano go Chrystus, który wcielił się w ciało, którego nazywano Jezusem z Betlechem, Albo Jezusem później z Nazaretu, Joshua ben Josef, syn Józefa. Mimo, iż w tamtych regionach zawsze matka się liczy, a nie ojciec. Ponieważ ojciec jest zawsze niepewny, a wiadomo, kto urodził ciało, to wydał, lub jak mówią w angielskim, delivered, dostarczył ciało na ten świat. Te stare kosmiczne rasy postanowiły pomóc tym, którzy zaczęli zgęszczać się tak bardzo, że ich aury zgęszczały się do tego, co nazywamy że dziś ludzkim organizmem ludzkim ciałem. To wszystko byli ochotnicy, nasi bracia i siostry. Słowo byli nie oznacza, że dziś już ich nie ma. Oni są wokół nas i czekają na nas, żebyśmy wrócili z powrotem do domu. Ponieważ każdy z nas zostawił po sobie w niebie jedno puste krzesło, które na nas czeka, i każdy zasiądzie z powrotem na swoim miejscu, przejmując swoje dziedzictwo. Po Ojcu, a po Ojcu zawsze dziedziczymy Ojczyznę, i dlatego jesteśmy dziedzicami Ojcowizny, Ojczyzną to, co Ojciec nam podarował od siebie. Nie mówimy tu o materii, mówimy tu o stanie świadomości. Dlatego Chrystus mówił w swoim stanie świadomości przez Jezusa z Nazaretu: Ja i Ojciec jesteśmy jednym, jednym ciałem, jednym duchem, jedną prawdą, jednym światłem. I Chrystus wziął na siebie odpowiedzialność przed Bogiem Ojcem. Ja przyprowadzę do Ciebie, Ojcze, do domu każdą upadłą duszę. Dzięki Twojemu miłosierdziu, dzięki wybaczeniu. Jeden upadek, jak choroba w ciele, zakończy się informacją, nie tędy droga, i wszyscy wrócą z powrotem, i ja dokonam tego. I tak się stało. Na świat przyszli przez pewne duchy, które wcieliły się rodzice. Miriam, czyli Marii, ona po rozmowie, nazwijmy to po ludzku znowu, po komunikacji, po kontakcie z Archaniołem, czyli z istotą pozaziemską, duchem czystym, z istotą eteryczną, zaszła w ciążę i Urodziła syna. Nazwała go Joszuła, po hebrajsku zbawienie. Tak jak się umówiono, tak zrealizowano, bo mądrością boską jest czyn i tak uczyniono. I ten Herubin urodził. Nową epokę, przepraszam, zrodził nową epokę w nowym stanie świadomości, który właściwie jest powrotem do korzeni, do boskości. Ich ciemność robiła wszystko w ziemskim czasie, nawet stworzyła po to czas, żeby wszystkie upadłe duchy zapomniały o swoim boskim pochodzeniu, to w tej chwili, Coraz więcej duchów się budzi w światach astralnych. Coraz więcej dusz obciążonych budzi się i żyją w ludzkich ciałach, ale pamiętają, ja jestem dzieckiem Boga, dzieckiem światła. Ja nie należę tu do tego planu. To są dobre wieści, kochani. Ten plan się powiódł, a plan upadku nie. Nie cieszymy się z tego, że im się nie udało, czy, że nam się nie udało? Jesteśmy Bogu, ojcu i stwórcy, który jest wiecznym życiem, wszechobecnym życiem. Jesteśmy wdzięczni. Czujemy w nas wdzięczność za to, że eksperyment polegający na ignorowaniu uniwersalnych praw, którymi notabene sami jesteśmy, nie powiódł się. Mało tego, dobre wieści są takie, że identyfikując się, utożsamiając się z tą wdzięcznością, sami jesteśmy prawem wdzięczności, jesteśmy tym, z czym się utożsamiamy. Utożsamiamy się z boskością, utożsamiamy się z miłością, z wdzięcznością i z naszą tęsknotą. Jesteśmy tęsknotą żywą i tęsknotą tęskniącą za odzyskaniem raju, za odzyskaniem nieba, z którego zeszliśmy na poziom boskiego porządku. Bo tu w ziemskiej szkole życia uczymy się, czym jest porządek. A porządek zawiera w sobie boską wolę, boski zamysł, boską mądrość, która jest czynem. Boską powagę czasu, dzięki której rozpoznajemy, w jak poważnych czasach żyjemy obecnie na Ziemi. Sprawiedliwość, którą czujemy w stosunku do siebie, czujemy w stosunku do bliźnich, nie bacząc na to, kim są, jaki kolor skóry, jak się nazywają, co zrobili, wybaczamy tym, którzy się obciążyli. Wracamy z powrotem do domu. Nie możemy bez Syna wrócić do Ojca, a to znaczy, że Chrystus jest drogą do boskiej cierpliwości. Cierpliwie zaczekamy na to, aż każdy jeden zostanie zaprowadzony, każda jedna zmęczona dusza. Zostanie z powrotem zaprowadzona do stanu świadomości: Ja jestem życiem i wybaczy sobie swoje grzechy, poprosi o wybaczenie. Naprawi to, co jeszcze będzie można naprawić, i stworzy to, na co pozwoli Bogu tworzyć poprzez siebie, z radością, której jej brakowało, i podziękuje za to, że wróciło do niej uczucie szczęścia. Taka jest droga z powrotem do boskości. Każdego z nas, każdej upadłej, obciążonej duszy, z własnej woli, lub oszukanej i ściągniętej na plan materii. Wszyscy wrócimy z powrotem, już wracamy, bo nie ma innej możliwości. Świat, w którym żyjemy, na naszych oczach się rozsypuje, dematerializuje. Opóźnianie tego planu, tego rozwojowego planu nie zdał egzaminu. Nie pomogą aborcje i nie pomogą szczepionki rzekome. Nie pomoże depopulacja. W czym może pomóc depopulacja? Wracamy do domu. Komu zależy na depopulacji, na szczepionkach, na wirusach? To wszystko są złudzenia, to wszystko są posthypnotyczne sugestie, zrobimy z wami to, zrobimy z wami tań, tamto, zainscenizujemy wam to i owo, czterech jeńców apokalipsy. To nie są jeźdźcy apokalipsy, oni są jeźdźcami swojego nieszczęścia. To nieszczęście nie prowadzi z powrotem do szczęścia. I trzeba im pomóc wyjść z tego nieszczęścia. Nie na siłę, jeszcze nas nie proszą o pomoc, ale my już możemy świecić przykładem. Jak żyjąc swoim życiem, nie lekceważąc boskich praw, to takie proste: bądźmy w porządku, nie działajmy samowolnie, w każdej trudnej sytuacji bądźmy ponad i poza nią. Bądź wola twoja, nie moja. To, co wiem, będę czynić na co dzień, w życiu codziennym. Będę sprawiedliwy dla siebie, sprawiedliwy dla moich bliźnich. Będę kochać bliźniego, jak siebie samego. Tak, ale ten jest rzeźnikiem, zarzyna zwierzęta. O, ten jest złodziejem, ci kradną. To jest sprawa między Stwórcą a Jego dziećmi. My nie jesteśmy Stwórcami, to nie są nasze dzieci, to są nasi bracia i siostry, którzy zbłądzili. Niech się zajmie Stwórca nimi, niech Chrystus się nimi zajmie.